Dzień dobry, witam wszystkich. W środę mamy 21 dzień marca. Łukasz Wiołek z tej strony, Fibonacci Tim School. Sprawdźmy sobie sytuację techniczną na Europie WTI. Interwał 4 godzinowy, dosyć ważny opływ przed nami. Do pokonania w mojej ocenie jest poziom 64,20. Czy te dwie niebieskie strzałki, w momencie, jeżeli rynek wybije górą, pamiętajmy, że bardzo często następuje breakout, po, znaczy test po tym breakoutcie, Czy tutaj mamy moment wybicia, moment ponownego testu, no i oczywiście atak na kolejne maksima. I tutaj odnośnie dwóch. Ważnych stref, gdzie jednak może wyraźnie zahamować, czy się nawet odbić. To są okolice tak naprawdę klastra Fibo. Tutaj zwróćmy uwagę, że kluczowe będzie położenie zewnętrznych mierzeń, czyli w mojej ocenie na Europie będą rozgrywać zewnętrzne mierzenia Fibo. Zewnętrzne, jak wiemy, mamy dwa poziomy, także 127,2 i 161,8. Pierwszym oczywiście jest 127,2, także na tę strefę tutaj te okolice 886 127 powinniśmy na WTI, o tych poziomach powinniśmy po prostu pamiętać, są to okolice 65, 50.